niewielkim mieście w Belgii odnalazłem kapsułę czasu w postaci starych samochodów. Tym razem odwiedzę zapomniany salon Volvo. Właściciel salonu popadł w długi. Wtedy zapadła decyzja o zamknięciu salonu. A było to dokładnie 30 lat temu. Zapraszam wszystkich na eksplorację zapomnianego salonu. Docieram w końcu i ja. Znajduję się przed opuszczonym salonem Volvo. Już na samym wejściu widzimy dwie 850 GLT. Całkiem fajne. Te dwa akurat stoją na zewnątrz, więc ich stan cały czas się pogarsza. Widzimy, że w garażu stoi jeszcze jedno auto. To jest Volvo 340, o którym mało wspominano, a jednak tutaj jest. Był tutaj również warsztat, w którym naprawiono samochody. Z tego, co mi wiadomo, aut przed samym wejściem było o wiele więcej, jednak syn właściciela zabrał je do siebie. Zamknięte, obrośnięte mchem. A tutaj mamy już te w lepszym stanie. Dystrybutor paliwa. Za szybą widzimy 240. Te są już o wiele lepszym stanie. W tym miejscu, przed samymi szybami, stało jeszcze kilka egzemplarzy. Niestety już ich nie ma. Tutaj widzimy 240, które są w dość dobrym stanie. Są w pomieszczeniu zamkniętym, dzięki czemu nie pada na nich deszcz. Zobaczcie. Nie wiem jakim cudem, ale roślinność powoli dostaje się do środka. Tu widzimy pękniętą szybę. Chyba ktoś się chciał dostać do środka. Jeżeli tak się stanie, jeżeli ktoś naprawdę wejdzie do środka, zacznie się kradzież. Wiele elementów z tych samochodów poznika po prostu, albowiem są to klasyki. Nie ma już żadnych szyldów. Szkoda tylko, że nie można wejść do środka i przyjrzeć się im bliżej.
moi drodzy, mam nadzieję, że warto było tutaj przyjechać i zobaczyć te klasyki motoryzacji. Niestety na mnie już czas. Ja powoli będę uciekał. Sprawdzę jeszcze, co znajduje się za płotem. Być może będzie tam więcej egzemplarzy. Udało się przejść przez dziurę w płocie. Jestem po drugiej stronie i zaraz sprawdzimy, czy coś tu ciekawego zostało. Jak widać, cały teren jest zarośnięty. Widać tutaj trochę elementów, które mogły kiedyś służyć na wymianę. Kilka kół. Poza tym nie widzę żadnych aut. Kilka łyżek. Parek. Szyby. Rzeczka. Tam najprawdopodobniej kanał. Jesteśmy na tyłach salonu. Zaraz spróbujemy, czy można tu wejść. Widzimy tutaj chyba skrzynię biegów. Drzwi są niestety zamknięte. Widać tam jeszcze kilka innych samochodów. Niestety dalsza eksploracja nie ma sensu. W takim razie żegnam się z Wami i do zobaczenia na kolejnej wyprawie.